Witam. Otwierając rzeczywiście wiaderko. Taka niespodzianka. Bardzo ciekawa niespodzianka. Jestem praktycznie w szoku, bo to już jest druga moja sadzonka. Jedna jest już na parapecie, tą będę musiał wyciągnąć razem z ziemią i wsadzić do doniczki. Znaczy się przesadzić po prostu. Także to jest oczywiście mój. No nie wiem, czy to praktycznie sposób, czy jak, ale no to jest po prostu nowy sposób sadzenia tak zwanych starych nasion do wiaderka, zamykania, robienia dziurek. Praktycznie to jest normalny sposób, trudny. Resztę oczywiście się mniej więcej dowiecie na moim kanale na YouTube, na kanale Kal na YouTube oczywiście. Na pewno podam jakiś link czy coś, najwyżej tam też oczywiście znać. To jest taka jakby krótka relacja, co się ogólnie dzieje z tym. No i oczywiście to będzie też, mam jeszcze jedną taką sadzonkę, jak to się mówi, na parapecie, także dziękuję. No niestety, no jestem trochę w szoku, bo naprawdę druga sadzonka i praktycznie sposób niezawodny i nie zawiódł kolejny raz. W ten sam sposób też chciałem krótko powiedzieć, że zasadziłem kiwi. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. O ziemi, o tym wszystkim to przy okazji poinformuję. Tak jak już mówiłem, mniej więcej postaram się jakoś tak na początku kwietnia, może tego 10 kwietnia. Zobaczmy, jak to wszystko wyjdzie. Na razie to jest taka krótka relacja, żebyście po prostu widzieli, jak to się mniej więcej prezentuje. To oczywiście pokażę, jakie ja oczywiście dziurki zrobiłem, czy tam były dziurki zrobione. Oczywiście to jest taka pokrywka. O, zobaczcie, taka dziurka jakby popękane. To nieważne, że jest popękane, czy nie jest popękane. Ważne, że ma dwie dziurki, dwa otwory i tylko to wystarczyło, żeby po prostu ziemia mogła jakoś swobodnie oddychać i żeby po prostu właśnie tą sadzonkę można było wyhodować. Tak na krótce, ziemia musi być wilgotna, mocno wilgotna, od razu mówię, mocno wilgotna. Jaka ziemia, jaką ziemię użyłem, to wszystko się dowiecie. Postaram się zrobić może nie 10 kwietnia, tylko albo pod koniec marca, albo początek kwietnia. Myślę, że w prima aprilis pewnie to zrobię, chociaż może nie w prima aprilis, tylko po prostu 2 kwietnia myślę, że zrobię. Albo może i szybciej, pod koniec marca. Także zapraszam, myślę, że pod koniec marca, tak żebyście po prostu wiedzieli, jak sobie radzić z takimi rzeczami. Także dziękuję Wam za uwagę. No i do zobaczenia do materiału ogrodniczego. Także na razie i do zobaczenia.